Czyli mamy tutaj wykaz wydrukowanych 800 intencji i na kilku przykładach chcielibyśmy warsztatowo omówić, co i jak to robić. Intencje dotyczące związków. Proszę Państwa, jeśli przejrzymy sobie portale dla samotnych kobiet, no szczególnie one interesują się budową związków, no to jest mnóstwo informacji o tym, jak to budowanie powinno przebiegać, jak te związki powinny wyglądać. Natomiast ja stoję na stanowisku, że związek, jeśli samo słowo przemyślimy, przeanalizujemy, związane jest z niewoleniem. To samo słowo już sednem swoim mówi o tym, że trzymamy kogoś w więzieniu, że to są sznury, że to są kajdany, narzucone sieci, a nawet klatki, w których no, jeden trzyma drugiego. To jest związek. W związku z czym nie budujemy związków, a mamy się od nich wszystkich pouwalniać po to, aby no, żyć sobie w szczęśliwym małżeństwie, bądź aby takie małżeństwo szczęśliwe stworzyć. Więc tworzymy nie związki, a małżeństwo. Pytanie dotyczące no właśnie intencji. Trzy rzeczy, które tutaj no, się nasuwają, patrząc na to. Po pierwsze, widząc to pierwszy raz, człowiek mówi, to jest jakiś matrix, to nie jest możliwe, temu nie rozumiemy i w ogóle. Po rozmowie z Tobą zapytałam, co ja mam z tym zrobić. Podałeś mi trzy słowa. Rozkoduj, oczyść, uwolnij. Czyli zrozumiałam, że pewną część tutaj tych rzeczy możemy właśnie jak gdyby oczyszczać używając tych trzech słów. A wracając do słowa związki, to rzeczywiście, czyli to jest związanie kogoś, zatrzymanie kogoś, jak gdyby uwięzienie kogoś. Czyli powiedzmy pierwszy przykład z Twojego zestawu pod tytułem związki, tworzenie, podtrzymywania i niszczenia związków. Czyli właściwym słowem, które tutaj w tym pokłonie mamy użyć, będzie rozkoduj, oczyść, uwolnij. Wszystkie trzy, czy któreś tylko z tych do tego konkretnie? Już. Proszę Państwa, te 800 intencji, no tam jest nawet 1000 już w tej chwili. Ja to sobie spisywałem przez 2 lata. Próbowałem to w jakiś sposób alfabetyczny w programie Excela bodajże poukładać, żebym ja umiał znaleźć to, co już zrobiłem wcześniej. No po prostu, żeby to w jakiś sposób ogarnąć, bo tego zaczęło być w pewnym momencie bardzo dużo. Dlatego tam są tylko hasła. Jeśli są intencje dotyczące seksu, czytając je po raz pierwszy, no mamy tylko hasło i to hasło należy w języku, który używamy, powiedzmy w języku polskim, precyzyjnie, w sposób logiczny powiedzieć. To nie może być odtworzenie tego takie suche, zapisanego tam jednego zdania, czy jednego zdania powiedzmy, jednej intencji. To ma być przemyślane każde słowo, każde zdanie po polsku, gramatycznie, z przecinkami tam, gdzie powinny być. I teraz tak, jeśli mamy intencje, no na przykład bycia złodziejem, zabijania, nie wiem, zdradzania żony, zdradzania męża, to prosimy o kasację, o rozkodowanie takich intencji, o usunięcie ich, o likwidację, o kasację. No bo trudno powiedzieć, że z oczyszczonymi intencjami dotyczącymi zabijania, no my możemy wyjść sobie na miasto i się cieszyć z tego, nie? Że mamy czyste intencje dotyczące zabijania. Ich nie powinno być. To powinno być rozkodowane. Natomiast wszystkie inne prosimy o oczyszczenie, prosimy ewentualnie rozkodowanie, o oczyszczenie, o uzdrowienie. Teraz jeszcze następny jest mechanizm. Jeśli użyjemy samego słowa intencje, to, no, to powiedzmy ta formułka, czy to zdanie, czy ten aspekt, który chcemy uzdrowić, nie jest do końca dopowiedziany. Ponieważ jeszcze możemy mieć z danym tematem, no nie wiem, bycia biednym. To już aspekt bycia biednym, będą misje przyjęte na przykład w Tybecie, czy w religiach, w których promuje się wyrzeczenie kody ubóstwa, to możemy mieć intencje dotyczące, misje dotyczące bycia biednym, transy bycia biedakiem,
ślubowania, no bo się komuś ślubowało, nie wiem, kapłanowi, było iluś świadków. Jeśli było małżeństwo nieszczęśliwe, to mogło trwać ileś razy, ale byli świadkowie zaproszeni specjalnie na przykład. To tych świadków też trzeba zwolnić. No, im szerzej opowiemy dane zdanie, przepraszam, daną myśl, daną intencję wyrazimy, tym w szerszym aspekcie przyjdzie boska odpowiedź, kasująca bądź oczyszczająca dany temat. I tu proszę sobie nie żałować tych słów, tych myśli. Im szerzej, tym lepiej. Jedno zdanie, które tutaj jest hasłowo tylko przedstawione w tym spisie, możemy opowiadać przez kilka minut. Maksymalnie szeroko, we wszystkich kontekstach. Naprawdę warto. Jakiś przykład? Czyli na przykład, jeżeli chodzi o kwestie mieszkanie i własny dom. Jest tutaj zdanie budowania własnego domu i mieszkania. Czyli jak powinno to wyglądać? Proszę, bo tych intencji nie możemy kasować. Jeśli chcemy mieć dom, to prosimy o oczyszczenie. Mhm. Boże, robimy to w pokłonie. Klękamy dłonie na podłogę, czoło też na podłogę. No to są, no akurat dom, no może nie jest to taka istotna intencja, ale już prośba o kasację choroby raka, o kasację intencji choroby raka, no to już naprawdę trzeba w tej technice, więc wykorzystujemy ją do wszystkich podobnych. Intencje dotyczące budowy domu. Proszę Boże, oczyść wszystkie moje intencje, potrzeby, misje, ślubowania, nawyki dotyczące czy związane z budowaniem własnego domu, z budowaniem własnego mieszkania. Teraz no, warto by było się zastanowić, z kim ja tam chcę mieszkać. Czyli następna intencja dotycząca mieszkania na przykład w samotności bądź w towarzystwie z rodziną. Tak? Ale dom nie stoi w próżni. Mamy sąsiadów. Możemy mieć sąsiada grabarza, możemy mieć zakład pogrzebowy, możemy mieć, nie wiem, skrzyżowanie jakieś w dużym mieście z tramwajami. To są, no cieszymy się z mieszkania, ale tramwaje, no jednak... Czyli to wszystko musi być przemyślane. To wszystko, tak, nie tyle przemyślane, ale jeśli chcesz mieszkać, jeśli chcesz kupić mieszkanie na przykład we Wrocławiu, to możesz kupić na skrzyżowaniu w dużym, no takim, na dużym skrzyżowaniu, gdzie jest dużo tramwaj. Masz mieszkanie, ale tramwaje nie pozwalają ci spać w nocy przez 6 godzin. No dwie jest cisza, ale samochody znowu jeżdżą. Czyli interpretacja jest bardzo ważna, nie, tak? Nie. Wiąże się to z dalszym ciągiem przemyśleń, które z tym się... Z konsekwencjami. Tak. Czyli rzeczywiście jest, powiedzmy, budowa domu, czyli jest intencja właściwego miejsca. Jest intencja tego, z kim mieszkać w tym domu, intencja obok tego, żeby mieszkać. Ten dom był szczęśliwy, obok kogo mieszkać, czyli to wszystko, tak. Co mało zdarza tego, się w życiu normalnie, tak. I w skutecznym, tak. Życiu tu i teraz. Im szerzej opowiemy, tym lepiej. Upierdliwi sąsiedzi, ja nie wiem, głośne ulice, niedobry człowiek, z którym się mieszka, czyli powiedzmy, tworząc te intencje, moglibyśmy się od tego uwolnić, od tych oczywiście negatywnych, które chcemy. Skutków. Czyli od skutków. Tak, bo chcę mieć dom, ale jakie będą tego skutki? Będę miał dom, ale będę nieszczęśliwy, bo sąsiad na przykład grabasz, nie? No tak, no bo jeżeli powiem, że chcę mieć dom, no to tam chcę, będę miała dom, ale jest tak. Nieokreślone, kto będzie obok, kto będzie ze mną, tak? Tak. To może być później niewesoło. Tak. Mało tego, wracając do tego domu, to proszę Państwa, mamy jeszcze cieki, nie? Czyli... Owszem, dom można mieć bez cieków, może być jakiś ciek wodny, ale są jeszcze cieki, anomalie geologiczne, które magnesem, już nie wahadełkiem, pomijamy takie praktyki, ale zwykłym magnesem, ja mam na przykład w domu ciek magnetyczny i anomalia szerokości 1,5 metra, bo ja mieszkam w górach, jest wykazywana kompasem, bo jest przeskok o jakieś 45 stopni bieguna ziemi. Pokazuje w tym miejscu inny kierunek bieguna. Tak samo, jeśli budujemy związki, no to my nie chcemy mieć związków, nie chcemy mieć kajdan sieci, tylko szczęśliwe małżeństwo, te szczęśliwe relacje, ten seks ma być wspaniały, to nie ma być niewolenie kogokolwiek, tylko to ma być
no, radość z jednej strony i z drugiej. Intencje dotyczące związków jakieś? W zasadzie tutaj w tych intencjach tworzenia związków to jest właśnie tworzenia, podtrzymywania i niszczenia związków z płcią odmienną, na przykład to jest z kobietami, podtrzymywania i niszczenia związków z Bogiem. O, to chyba jest bardzo ważne, żeby to oczyścić, prawda? Tak, tylko tu jeśli ja zwracam jeszcze raz uwagę, że to są hasłowo podane. Mhm. To jest tylko spis treści do własnych interpretacji, do własnych przemyśleń. I jeśli jest taka zbitka, no to już to bym proponował opowiedzieć osobno. Tam, gdzie jest niszczenie, to prosimy o kasację takich intencji, nawyków, potrzeb. Mogą być ślubowania, one mogą być bardzo odległe. Natomiast no, budowania to już trzeba było osobno prosić o oczyszczenie tych intencji. No ta kasacja to jest tak jednorazowa, jeżeli chodzi o... Prosimy o kasację i rozkodowanie. Rozkodowanie, tak? To jest jednorazowe. Czyli jeżeli... Jeszcze jeden raz prosi. Raz się proszę, tak? Tak. Czyli jeden raz poproszę o to i miałoby się to już stać? To już będzie zrobione? To znaczy odpowiedź czyli... może... To inaczej. Ty poprosiłaś o oczyszczenie intencji, ale jeszcze co chcesz w zamian jest ważne, żeby powiedzieć. Bo na przykład no, byłaś osobistym wrogiem Pana Boga. Albo twoja dusza jakiś czas. I teraz rozkodowanie tego to nie jest jedno zdanie. To trzeba tego na przykład poświęcić, no nie wiem, pół roku na uwolnienie się od karmy od przyszłości satanisty, od przyszłości żołnierza, bo mało kto sobie zdaje sprawę, że satanizm polowy to jest no, po prostu wojsko, to jest policja, to jest noszenie broni, to jest strzelanie do ludzi, to jest forma satanizmu. No dobra, ale powiedz mi, ty określiłeś pół roku. Skąd ja będę wiedziała, że akurat to ma być te pół roku, a nie na przykład dwa miesiące, trzy miesiące? Dostaniesz od... Wygląda to tak. Mnie zaskoczył kiedyś prowadzący warsztaty, bo on przeprowadził taką procedurę, co prawda w balonach, taka technika balonowa. I ja sobie przyjechałem do domu, minął miesiąc. I w tym momencie to co on tam się modlił miesiąc wcześniej, nagle bach, ojej, dostałem odpowiedź na tamtą jego prośbę o oczyszczenie tych moich intencji. To tam ileś, jakaś grupa nas osób była. Zacząłem je wtedy spisywać. Intencje dotyczyły no, jakiegoś aspektu finansowego i po którymś oczyszczeniu tej samej intencji ja tak się zacząłem zastanawiać, że ja już to robiłem. Dlatego ja zacząłem je spisywać. Po prostu było ich dużo, a nie wiedziałem, które już zrobiłem. I te odpowiedzi do miesiąca powinny przyjść. W pokłonie praktycznie, jeśli ktoś no, ma ten dar jasnowidzenia bądź czuje, to widzi, jak przychodzi boska odpowiedź w formie światła. To znaczy, pojawia się złote, boskie światło. My, jako ludzie, no, tym naszym umysłem nie do końca możemy rozumieć konsekwencje tego światła, ale kiedy ono wchodzi, to znika coś, co nas blokowało. Tak? Natomiast czujemy nawet w ciele. To, fizycznie tak? Czujesz przepływ światła. Natomiast nas, ludzi, najbardziej interesuje ta materialna odpowiedź. No, na nie czasami trzeba dość długo poczekać. Zwłaszcza kiedy są relacje skomplikowane, oparte na przykład na prostytucji. Gdzie jest karma prostytutki, to jest karma żołnierza. Proszę Państwa, dajmy sobie sprawę, że ruszenie intencji dotyczących wojska czy prostytucji to jest tak jak próba wyciągnięcia jednego z tych palców. Nie da się. To trzeba wszystko na raz. Nie ma tak, że my sobie tu bo to można, nie wiem, nożem obciąć, bo tak, no nie da rady jednego wyjąć. Czyli kilka kwestii musi iść równocześnie. Wszystkie równocześnie. I tu nie ma co się zastanawiać, że będę 3 miesiące pracował nad seksem, potem nad wojskiem, potem związki, potem budowa domu. Wszystko robimy równocześnie. No po czym ja będę wiedziała, że akurat mam się skupić na tym, a nie na tym? Albo masz listę, albo też jest boskie prowadzenie, a czasami dusza, która dąży do pewnych rozwiązań, do pewnych uwolnień, to ona sobie wynajduje ścieżkę, mówi, no chciałabym to, proszę, tu zrób to. Jest też prowadzenie. Zawsze można poprosić Boże. Wsłuchać się w siebie. Tak. Proszę Boże, pokaż mi co dalej, co prowadzić. Bo to jest spisanych gdzieś 1000 albo 1200 intencji w dwóch artykułach i no, możemy spokojnie w ciągu dnia przerobić do 20 nawet.
to jest jedna minuta, jedna intencja. Jeśli rozbudujemy kwestię, tak, to się zrobi 5 minut. Panie pokłon znają, to już będą wiedziały, jak to zrobić. Ale tu im szerzej, tym lepiej. Czyli powiedzmy 5 minut, 10 intencji, mamy 50 minut. To nie jest modlitwa. To jest tylko kwestia oczyszczenia intencji. Ale odpuści nam, powiedzmy, mniej czasu spędzimy na boskiej odpowiedzi, która przychodzi na modlitwę poświęconą temu tematowi. Bo no cóż z tego, że my sobie poprosimy, no załóżmy, poprosiłbym o żonę, jestem młody, jakieś tam chłopie, proszę o żonę, a ona mi rogi ma przyprawić. Nie? No to ja tak nie chcę takiej relacji, takiego małżeństwa. Nie chcę tak wyglądać energetycznie, więc to trzeba dopowiedzieć. Tak samo kobieta, no może nie chce być zdradzana, więc powinna powiedzieć, no te wszystkie intencje dotyczące zdradzania męża, bycia zdradzaną, nie? Picia w małżeństwie, nieprzytomnego seksu. Tam, gdzie jest alkohol, tam będą zdrady. To albo takie, powiedzmy, na poziomie duszy umysłowe, albo będą fizyczne. Tu się inaczej to nie odbędzie. Czy tekst intencji mogę na przykład ułożyć sobie sama? Wyłącznie. To tak? Jest tylko to schemat, jest to... idea, którą, no powiedzmy, ja sobie spisałem do mojego, dla mojego użytku, opublikowałem, no bo może komuś się to przyda. Na początku mogę korzystać... Tak, śmiało. Jeśli masz jedno zdanie, zbuduj wokół niego kilkadziesiąt. Tak, no znam temat i wiem, na ile mam taką potrzebę, tak? Rozbudowania. Tak. No zgłosił się ostatnio jakiś pan dotyczący w kwestii uzdrawiania intencji dotyczących Mesjasza. Drugi przyszedł z intencjami dotyczącymi pracy w chórze. Zrobiło się 20 czy 50 intencji na każdy temat. Naprawdę to im szerzej opowiedziane, tym lepiej. Czyli biorąc pod uwagę na przykład tak zwany kryzys w małżeństwie, tak? Tak. To tutaj trzeba tych intencji naprawdę... Jakbyś je spisała, tak. Usiadła sobie na karteczce, najlepiej to robić w komputerze, nie? Wrzucasz, wklepujesz w komputer, wysyłasz drogą mailową, ja publikuję, następne osoby mają temat, na zasadzie takiej spółdzielni pomocy, nie? Bo ja sam wszystkiego nie opisałem, to jest tylko, powiedzmy, schemat. A do przepracowania. I też nie mówimy o kompletnych modlitwach, tylko o haśle. Nie? Uzdrawianie relacji, intencje dotyczące doświadczania kryzysów w małżeństwie. Tak? Ale ja do ciebie piszę, czyli co, ja ci opisuję ten problem, tak? Czyli to nie. Chodziło mi o to, że jakbyś miała spisane, to ja to chętnie opublikuję. Aha. A co ty spiszesz, to ja zostawiam tobie. Nie? Im szerzej, im więcej aspektów, tak? Musisz sobie zdefiniować, co ci nie leży w relacji małżeńskiej, czy tam w partnerskiej. Tak, tak. No to jest katastrofa, tu fatalnie, tu źle. Prosimy o kasację takich aspektów, ale o uzdrowienie, no tam gdzie... Nie prosimy o kasację, no żebyśmy nie prosili o kasację na przykład męża. Żeby tu ktoś, żeby to ma być przemyślane, naprawdę. Tak, to... tak, ale nawet też i nie możemy się skupić tylko do samego, powiem już słowo, związku tego małżeńskiego, tak. Tylko trzeba też pomyśleć o czymś, co maksymalnie szeroko mogło spowodować, załóżmy, tą sytuację. Tak. Czyli musimy się też pewnie odnieść do czasów, nie wiem, do dzieciństwa, może nawet mogły i to być, też, tak? Mogły być, jeśli były zdrady, to też... Być jeszcze więcej, ale mógłby bardziej rozbudowane. Tak, jeśli były zdrady w małżeństwie, też je trzeba dopowiedzieć osobno. Jeżeli były na przykład zdrady w rodzinie najbliższej? Wpływ, prawda? Tak. I tutaj też proszę o uzdrowienie. Dobrze by było się na tak, tym testować. Tak, tak. Bo jeśli nawet dla, powiedzmy, drugiej strony były jakieś tam, no nie wiem, mąż, załóżmy, miał problemy, czy ze strony rodziców, nie? Że tam rozwody i tak dalej, tak. To ich wpływ tych rodziców był negatywny. I to trzeba tutaj poprosić o kasację takich intencji, żeby to nie miało wpływu na niego. Co prawda bezpośrednio jemu nie pomożemy, ale to ta osłonka jednak dana będzie mu. Bo z kolei on może mieć inne intencje. Ma tak być, jak on chce. Czyli tak jak poiła mamusia, tatuś, czy nie wiem, przyjaciele, nie umie inaczej. Prawda? I to musi być decyzja danej osoby. To nie może być tak, że ty przyjdziesz i tam zbawisz, wiesz, no wyczyścisz go tak, że to będzie po prostu aniołek.
a on palcem w bucie nie kiwnie. Powie, dobra, ja jestem oświecony, ale olam to. Tak nie może być. To ma być też samodzielna praca. Natomiast modlitwa wstawiennicza jak najbardziej. Przy czym prostujemy w oczyszczaniu intencji, prosimy dla siebie. Głównie, tak? To jest dla mnie. No mam problem z chorobą. Nie chcę tej choroby. To jest mój problem, moje intencje. Ja nie oczyszczam intencji żony, dziecka, tylko mojej. Tak z mojego doświadczenia, jak właśnie robiłam intencje dotyczące związków, relacji partnerskich, to tak później przyszło mi, o kurczę, ale jeszcze nie zrobiłam świat intencji dotyczących właśnie budowania tych harmonizujących związków. A tutaj, o ja nie chcę przyciągnąć jakiegoś partnera ze wzorcami pająka ptasznika, ale z kolei no dobrze, a to wynika z tego, że mogłam mieć właśnie te wzorce modliszki. Kobiety, tak, o charakterze modliszki. I kolejna lista, i kolejna, tak, i ciągle tak. Coś nowego wyskakuje. Tu nie ma końca. Ja się w pewnym momencie złapałem za głowę, jak zrobiłem sobie jedną dotyczącą zarabiania pieniędzy i czekam. No nie ma tej kasy, nie ma. No minął tam jakiś czas, powtórzyłem ją drugi, trzeci. Kurde, może jeszcze coś. Coś głębiej trzeba szukać. Tak, może dotyczącą biedy by trzeba było zrobić. W pewnym momencie mi się przypomniało, że była taka książka francuska, już nie pamiętam, Balzaka, o królu żebraków. Kurde, a może ja byłem królem żebraków, nie? Czyli znowu trzeba było zrobić intencje dotyczące króla żebraków, oczywiście przywołało Tybet, nie? W pamięci, czyli no jedno za drugim idzie i to tylko poziom intencji. To tylko poziom intencji. A to, co jeszcze prosimy osobno, że w modlitwie, no w modlitwie, no bo to inaczej się nie da tego załatwić, to jest osobny temat. Dziękujemy.